Witajcie, witajcie. Jak byłem małym dzieckiem, to był taki film bardzo popularny, Czterej pies. I pamiętam, że my wszystkie dzieciaki to się szaleli na punkcie takiego właśnie filmu. I jak jadę na potańcówki, w Miszewie stoi właśnie czołg. No właśnie tak jak brał udział w tym filmie. A teraz się na niego graboli mój wnuczek. Chcę sobie troszeczkę posiedzieć na tym czołgu. On oczywiście nie wychowywał się w tym klimacie filmu Czterej pancerni i pies. Jak już wam opowiadałem wcześniej, tych telewizorów kiedyś nie było. Nie pamiętam skąd się to wziął, to szaleństwo takie na punkcie tego filmu. Myśmy stali pod oknami. Mój tata się zdenerwował i kupił telewizor. I mieliśmy jeden z pierwszych telewizorów we wsi. I mogliśmy sobie oglądać z kolegami właśnie film Czterej pancerni i pies. W komfortowych warunkach mogliśmy oglądać sobie ten film. Nie wiem dlaczego ten film się tak kojarzy właśnie, że to był film dla dzieci, ale myśmy, pamiętam, że szaleli na punkcie właśnie tego filmu, właśnie jak byłem mały. Także dzisiaj wnuczkaśmy wzięli do skansenu w Miszewie. Jak jadę na potańcówki, czy dozwolenia, czyli tam do Sycyny, dozwolenia do Jedlanki, to przejeżdżam właśnie koło tego skansenu. A teraz, jako że nie ma potańcówek, jest czas troszeczkę sobie odpoczywać. Także taki fajny przerywnik, można troszeczkę z wnuczkiem czasu spędzić. Jak ci się tu podobał, Hirusiu? Bardzo. Bardzo ci się podoba? No to fajnie. Tak więc, pozdrawiamy. Życzymy mi oglądania materiałów z minionego sezonu i jeszcze raz powtarzam, w tej chwili nie ma potencjałów, jest post, my nie tańczymy. Także to, co jest publikowane, to jest oczywiście to, co było. Pozdrawiam.